Ostatnio napisało do mnie CI Games i powiedziało: Kromka, oto nasza najnowsza gra. Baw się dobrze. No to cóż, zacząłem z wysokiego C. Nie, nie, słuchajcie, no teraz sobie tylko tutaj ten dowiedziemy na górę. Ja pierd... Sniper Ghost Warrior Contracts to czwarta odsłona serii Sniper Ghost Warrior od polskiego studia CI Games. Gra, w której można skradać się do kampiącego snajpera jak dziki wąż. Co, przypomina wam to coś? Oj, ty biedny człowieku. Gra, którą można potraktować zupełnie inaczej i biegać ze zwykłym karabinem. Co nie zawsze jest dobrym pomysłem. Lub też gra, w której można robić jedyną słuszną rzecz. Strzelać z dystansu karabinem snajperskim o kalibrze 50. Czaty leci! To się nigdy nie znudzi. O, fuck! Ale piękna parabola! Oh, za każdym razem boli. Nice. Czołem, czołem, Kromka z Rosołem, witajcie moi mili w kolejnym materiale na kanale, a w ciągu ostatnich paru dni byłem zabójcą snajperem na zlecenie. Zapytacie się mnie, jak to się stało? No cóż, historia jest bardzo prosta. Jak zapewne wiecie, jest coś takiego jak Syberia. Syberia, jak zapewne wiecie, była częścią Federacji Rosyjskiej. Syberia się wkurzyła, bo Rosja wykorzystywała Syberię i jej surowce naturalne, w związku z czym Syberia zrobiła rewoltę, miała miejsce krwawa wojna domowa pomiędzy Rosją oraz Syberią, wojna domowa zakończyła się zwycięstwem Syberii i powstaniem nowego państwa. Jak to zazwyczaj bywa, władza w nowym państwie brała wszystko dla siebie, bogaci się jeszcze bardziej bogacili, biedni byli jeszcze biedniejsi, w związku z czym lud się wkurzył i był kolejny przewrót, na czele którego przewrotu stanęła kobieta. No i tu wchodzimy my, Calina Czarna. No nieźle. No nieźle, szanowni państwo. No nieźle, nieźle. Jednak tak jak możecie zauważyć, najnowszy snajper odrobinę różni się od swoich poprzedników, bo tym razem, nie tak jak w trzeciej części, mamy postawioną rozgrywkę na nieotwarty świat. Każda nasza misja, którą będziemy wykonywać, składa się z osobnego celu do zlikwidowania i dodatkowo na każdej mapie mamy możliwość wypełniania różnego rodzaju kontraktów, przez które kontrakty zdobywamy więcej pieniędzy, jesteśmy bogatsi, piękniejsi, przystojniejsi i dzięki temu możemy kupować sobie różnego rodzaju karabiny snajperskie, bądź też ulepszać swoje jestestwo. Samych map jest 5, każda mapa dysponuje odrobinę innym środowiskiem, odrobinę innym zaprojektowaniem graficznym, a w każdej mapie koło celu głównego mamy 25 tytułowych kontraktów do zrealizowania. Do dyspozycji gracza oddano całkiem pokaźne drzewko rozwoju postaci, ale wiem, na co czekacie. Czekacie na jatkę, czekacie na walkę, jesteście... Można by powiedzieć żądni krwi, prawda? No nie. Ja pierniczę, nie. O Boże! O Boże! Boże! No może jakbym większą uwagę przyjął do treningu i do zapoznania się z tym, w jaki sposób zachowuje się pocisk i jak należy strzelać, to może by coś z tego było. A propos strzelania. Oddając swoje strzały, musimy pamiętać o paru czynnikach. Przede wszystkim na nasz pocisk wpływa wiatr, kierunek oraz prędkość i siła przede wszystkim tegoż wiatru. Jeżeli mamy ochotę ściągać kogoś na dłuższe dystanse, musimy brać pod uwagę również to, jakim przybliżeniem dysponuje nasza luneta i ewentualnie zerować je, bądź też dostosowywać do tego, jak daleko dany cel jest od nas oddalony. Zapytacie się mnie, skąd mam wiedzieć, jak daleko jest dany cel? Aby się tego dowiedzieć, wystarczy, że wyciągniemy lornetkę, która nie dość, że automatycznie zaznaczy nam wrogów na mapie tak, że będziemy wiedzieli, skąd nadchodzi niebezpieczeństwo, to dodatkowo pokaże nam odległość. W samej grze poczujecie się jak taki troszkę snajper z przyszłości, bo sami jesteście wyposażeni w maskę rozszerzonej rzeczywistości, która to maska po naciśnięciu odpowiedniego przycisku pokaże wam wszelkie bogactwa na mapie, a uściślając na przykład miejsce, którego szukacie, obiekt, który musicie zeskanować, czy też chociażby krawędź, za którą możecie się złapać i podciągnąć, aby przejść w określone miejsce. Jednak to, co najprzyjemniejsze w kontraktach, to niewątpliwie rozczłonkowywanie swoich wrogów. O, baby, no i mamy animację. O, fuck. Au.
Patrzenie, jak głowa naszego przeciwnika odpada. Dosłownie odpada. Generalnie nie tylko głowa, noga też się czasem zdarzy. W samej natomiast grze można używać różnorakich gadżetów, począwszy od mini drona, którym można latać i po prostu oznaczać sobie przeciwników, przechodząc na przykład do C4, którą trzeba umieć rzucać, żeby nie spieprzyć sobie całkowicie sytuacji. Patrzcie, czaty, teraz biorę C4, rzucam i detonuję. Ja pierniczę. Ewentualnie można podnosić też miny, których też trzeba wiedzieć, jak używać. Czekajcie, a jak to działa? To jest jakaś mina. Jasny. Okej, podejdziemy sobie do niego po cichu. Tak, Alko, po cichu. Pokażę wam, co można z nim zrobić takiego, wiecie. O, już mamy wroga, więc musimy być jeszcze bardziej stealth. Musimy być jeszcze bardziej cisi. I teraz... No dobrze, może trzeba stwierdzić, że nie nadaje się do rozwiązywania problemów po cichu, chyba że w grę wchodzą rzucane noże. I ten dźwięk! I o ile rzucane noże są dobre jako jedna z możliwości pozbycia się lekko opancerzonych wrogów, tak już na odrobinę grubiej ubranych są zdecydowanie złym pomysłem. Oho! Ci są grubsi. W tych trzeba dwa rzucać. Tylko czy w każdego dwa, czy tylko w tych? Nożyk? Nie! No nie, no! Tak jest, w samej grze będziemy musieli zmierzyć się nie tylko z normalnymi żołnierzami, ale też z odrobinę mocniejszymi, do tego z wrogimi snajperami i wielkimi lordami taczankami, łażącymi z wielkimi LKM-ami, których nie potrafi rozwalić na hita nawet normalny karabin snajperski. Na szczęście każdy przeciwnik ma jakiś słaby punkt. Ja osobiście polecam ten sposób. Kobe? Nigdy nie nudzi. I o ile faktycznie ten karabin snajperski posiada największą mocą obalającą, to chyba mimo wszystko najprzyjemniej grało mi się najbardziej wytłumionym karabinem, a mówiąc najbardziej, mam na myśli najbardziej wytłumionym karabinem w grze. I to mimo moich miernych umiejętności skradania się. Jeden leży. Drugi leży. Trzeci down. Powtarzam, trzeci down. Czwarty down. Piąty down. Powtarzam, piąty down. Dalej niewykryty. Finish. Same wcześniej wspomniane przeze mnie kontrakty są zaprojektowane w taki sposób, żeby w każdym momencie można było wrócić do danego kontraktu i na przykład zrobić ich więcej albo zrobić lepiej na tyle, żeby zarobić jeszcze więcej pieniędzy i zamiast zrobić daną misję na 50, 60, 70%, to zrobić ją na 100%. Generalnie ja wolę takie podejście niż wrzucanie gracza w mega otwarty świat, zresztą znacie mnie nie od dzisiaj. Ten otwarty świat mnie po prostu przytłaczał, a taka korytarzowa, względnie otwarta rozgrywka, w której jesteśmy wrzucani na średniej wielkości mapy z odgórnie narzuconymi celami i sandbox w obrębie tych odgórnie narzuconych celów, czyli całkowita dowolność w tym, jak chcemy ten cel zrealizować, mi odpowiada zdecydowanie bardziej niż świat otwarty. Także moi drodzy, jeżeli uważacie, że gra jest warta uwagi, w opisie macie link, przez który możecie samą grę kupić. Także moi drodzy, pamiętajcie, Kromka gada radzi, nigdy was nie zdradzi, zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania, a teraz idę nauczyć się grania po cichu.
Jak można kuźwa ginąć w taki sposób?